kilka słów podsumowania działalności. W 2023 roku na terenie miasta Mąki zorganizowaliśmy 12 akcji pobierania krwi. Pobrano 363 donacje na łączną ilość 163 litrów krwi. Akcję pobierania krwi zorganizowaliśmy również w Gnioncu. Współorganizatorem było OSP Gnioniec. W 6 zorganizowanych akcjach pobrano 116 donacji na łączną ilość 52 litrów krwi. W Czciannym również zorganizowaliśmy 6 akcji, w których współorganizatorem było OSP Czcianny. Na tych akcjach pobrano 102 donacje na łączną ilość 46 litrów krwi. Zorganizowaliśmy również w gminie Świły pobieranie krwi. Współorganizatorem akcji były jednostki OSP Bobrów, z Bobrówki, Mikicina, Brzozowej i Dolistowa. Na 6 zorganizowanych akcjach pobrano 147 donacji na łączną ilość 36 litrów krwi. W Jasionówce zorganizowaliśmy 3 akcje, na których pobrano 50 donacji na łączną ilość 23 litrów krwi. W sumie na zorganizowanych akcjach pobrano 778 donacji na łączną ilość 350 litrów bezcennej krwi. Chcę gratulować wszystkim odznaczonym, tym co zaczynają, 6 litrów 5, no i tym co już dostają odznaczenia takie zasłużone dla zdrowia narodu, które już taka satysfakcja bardzo duża, że nawet minister zauważa osoby, które u nas są zasłużone dla zdrowia narodu. Dziękuję wam za oddawanie krwi, za tą cienką czerwoną linię, która przedłuża życie drugiemu człowiekowi. Za to, że poświęcacie ten czas, za to, że tu przychodzicie. Cieszę się niezmiernie, bo cóż jest ważniejszego jak wrażliwość czy pomaganie drugiemu człowiekowi. I nie pobierając jeszcze z tego żadnych korzyści. Cieszę się, dziękuję wam za to. Chciałbym jeszcze tak w ramach tych podziękowań życzyć wam zdrowia dla waszych rodzin też zdrowia, satysfakcji z tego, co lubicie, szacunku wśród społeczeństwa, szacunku wśród waszych przełożonych, w waszej pracy, w waszym środowisku. Chciałem podziękować szczególnie w imieniu chorych, których dzisiaj tutaj zabrakło, a którzy otrzymują krew każdego dnia. Jutro będę miał kolejny dyżur, więc będę miał akurat tutaj przyjemność, czy też rolę uczestniczyć w tym łańcuchu, jaki wy rozpoczynacie, oddając krew. Te ilości oddanej krwi, które zostały dzisiaj przytoczone, w przypadku pana ponad 52 litry krwi, tak? 700 donacji, to są naprawdę znaczne ilości. Te 700 donacji to tak w przybliżeniu jakieś 120 zabiegów kardiochirurgicznych. Także dzięki temu wsparciu, dzięki tym działaniom ludzie codziennie wracają do zdrowia, codziennie żyją, ratujecie im życie. W swoich słowach wszystko co można. Tworzycie dzieło, ratujecie życie. Przez swoją postawę pokazujecie, że najważniejsze dla was w życiu jest drugi człowiek. Poświęcacie czas, poświęcacie często swoją całą energię po to, żeby akurat mieć tą satysfakcję, że uratowaliście jakiegoś człowieka. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Dla mnie jesteście bohaterowie, naprawdę wielcy bohaterowie. Dziękuję Pławowi, dziękuję Jarkowi, dziękuję Andrzejowi, że mamy stały kontakt, że możemy was wspierać jako samorząd, włączać się właśnie w akcje. Z tego mamy jako samorząd potężną też i satysfakcję. Jeszcze raz życzę wam zdrowia i gratuluję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Tu nie chodzi o wyścigi, tu nie chodzi o jakąś rywalizację, ale to dobrość serca. To dobrość serca, które was kształtuje, które po prostu tą krew oddajecie, jest to na cel drugiego człowieka. To jest wielki szacunek. Wielki szacunek pani Krysiu. Ta odznaka dzisiaj to jest po prostu chylę czoła
przed Panią, przed tutaj wszystkimi krwiodawcami, ale to, co dzisiaj koledzy też powiedzieli, jestem dumny z mieszkańców. Jestem dumny z mieszkańców, którzy po prostu tą inicjatywę wspierają i czynnie biorą w tym udział. Wielki ukłon wam wszystkim. Dziękuję bardzo. Nie ukłuj, tylko bo nie dziewczyny. No nie, nie. Na wstępie chciałbym wszystkim pogratulować wyróżnień, odznaczeń. No i myślę, że chyba w imieniu wszystkich biorców oraz własnym chciałbym wam podziękować za ten dar życia, którym potraficie się dzielić z innym człowiekiem. To jest dar, którego nie kupimy w żadnym supermarkecie, ani nie wyprodukujemy w żadnej fabryce. Także dziękuję wam bardzo i życzę wam wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów rodzinnych, osobistych, zawodowych, a każdy dzień w waszym życiu niech wypełnia miłość, życzliwość i wdzięczność. Dziękuję. To już chyba wszystko zostało powiedziane, natomiast ja chciałbym dodać, że jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę być w tym miejscu dzisiaj razem z wami, chyba w najbardziej szczodrym miejscu na dzień dzisiejszy w powiecie łyńskim. Wasze poświęcenie, wasza radość z pomagania drugiemu człowiekowi jest niezwykle budujące. Jest niezwykle budujący fakt, że w akcje związane z Polskim Czerwonym Krzyżem są zaangażowane całe rodziny. Kiedy widzi się wasze dzieci, Paweł, Jarek, Andrzeju, to naprawdę serce się raduje. Tutaj pokolenia już kolejnych krwiodawców włączają się w to dzieło, tych krwiodawców przybywa i jest to niezwykle budujące.